Roboty w dzisiejszych czasach stają się coraz cenniejszym pomocnikiem człowieka. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak różnorodną pracę mogą wykonywać? Niby wszyscy wiemy, że takie roboty są i pomagają ludzkości w ulepszaniu cywilizacji, ale co tak naprawdę robią? Jakie konkretne zadania wykonują? Okazuje się, że mam bardzo dużo do zaoferowania, a obszarem, w którym roboty pomagają ludzkości, najbardziej jest oczywiście nasza planeta Ziemia. Aby dbać o jej klimat i poznawać ją lepiej, wykorzystałem specjalne czujniki, wykonując takie zadania jak sprzątanie śmieci, analiza różnych ekosystemów, czy też przewidywanie zmian w warunkach klimatycznych. Roboty, które potrafią przewidzieć, co się stanie z pogodą, są stosowane już od 2014 roku przez amerykańską instytucję rządową NOAA. Specjalne maszyny, badając ocean, pozwalają naukowcom lepiej przewidywać wystąpienie i intensywność huraganów powstających na Oceanie Atlantyckim. Takie huragany są bardzo groźne, szczególnie na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Gdybyśmy tylko wiedzieli wcześniej o ich nadejściu, udałoby się uratować wiele ludzkich żyć i także zaoszczędzić sporo pieniędzy. Tutaj z pomocą przychodzą nasi zmechanizowani przyjaciele. Powstaje tylko pytanie, jak przewidzieć przyszłość? Czy roboty korzystają z jakichś sztuczek, czarnej magii? Odpowiedzią na takie pytania jest oczywiście nauka. Założenie jest dosyć proste. Urządzenie bada temperaturę i zasolenie wody na powierzchni oceanu, a następnie porównuje te same dane z warunkami panującymi nawet do 800 metrów pod powierzchnią wody. Następnie wynurza się i przesyła takie dane naukowcom poprzez satelitę. Jeżeli woda głęboko pod powierzchnią ma dużo niższą temperaturę i większe zasolenie, wówczas woda oceaniczna nie może się mieszać i powstają dwie osobne warstwy wody. To zjawisko może natomiast skutkować wystąpieniem groźnego huraganu. Jeżeli woda na powierzchni jest ciepła, huragan może jeszcze bardziej przybrać na siłę, a woda chłodniejsza może go osłabić. Dzięki pracy tych robotów nie tylko możemy lepiej zrozumieć skomplikowane zjawiska atmosferyczne, ale również zmniejszyć zniszczenie spowodowane taką klęską żywiołową. Wiemy już, że wodę należy badać i wiedzieć jak najwięcej o jej stanie. Analizując wody oceaniczne od środka i z widoku satelitarnego, naukowcy odkryli też coś niepokojącego i nie jest to nadchodzący huragan. Pływająca wyspa śmieci. Na oceanie spokojnym utworzyła się wielka plama śmieci, widoczna z satelit, a to wszystko wskutek nieodpowiedzialnej działalności człowieka. Składa się ona już z ponad 100 tysięcy odpadów i zajmuje powierzchnię około 5 razy większą niż powierzchnia Polski. Problem nigdy nie zniknie sam z siebie, więc pewien holenderski wynalazca, Bojan Slat, w 2013 roku założył fundację The Ocean Cleanup, która opracowuje technologie używane do wydobycia odpadów z oceanów oraz rzek. O jakich technologiach tutaj mowa? Do oczyszczenia oceanu spokojnego ma posłużyć specjalnie zaprojektowana rura o długości około 600 metrów zgarniająca odpady. Rura, aby się poruszać na wodzie i zbierać śmieci, korzysta z trzech naturalnych czynników – wiatru, prądów oceanicznych oraz fal. Wystając nad powierzchnią wody, fale i wiatr mogą je napędzać, dzięki temu porusza się ona szybciej niż dryfujący plastik. Do rury dołączona jest płachta, która pozwala na wyłapanie plastiku znajdującego się do 3 metrów pod powierzchnią wody. Całość wyposażona jest zasilaniem energią słoneczną, światła, system antykolizyjny, czujniki oraz anteny satelitarne. Gdy zbierze się wystarczająco dużo plastiku, podpływa specjalna łódź, która zgarnia śmieci i transportuje je na ląd, a urządzenie dalej może zgarnąć oceaniczne odpady. No dobrze, całe szczęście ktoś postanowił zająć się tym problemem. Ale tutaj rodzi się pytanie, skąd w oceanach wzięło się aż tyle śmieci? Ten sam wynalazca wraz ze swoją ekipą ustalił, że aż za 80% plastiku pływającego po naszych oceanicznych wodach odpowiedzialny jest 1000 rzek. 1000 rzek, do których człowiek nieustannie wrzuca odpady z nadzieją, że odpłyną i ślad po nich jakoś zaginie. Niestety tak się nie dzieje, bo wszystkie nasze działania mają swoje konsekwencje. Jakie zatem rozwiązanie wymyślono tym razem? Jest nim Interceptor, autonomiczny robot zasilany energią słoneczną.
umiejscowiony na rzece, zgarnia odpady, które wpływają do niego dzięki rzecznemu prądowi. Pomocne barierki, zamocowane przed i urządzeniem, nakierowują odpady tak, aby trafiły dokładnie na taśmę, która następnie transportuje je do jednego z 6 kontenerów. System został zaprojektowany tak, aby równomiernie zapełniać pojemniki, a gdy śmieci będzie wystarczająco dużo, interceptor komunikuje się zdalnie z operatorami i tak samo jak w przypadku systemu oceanicznego podpływa specjalna łódź, która transportuje odpady na ląd. Co dalej? Zostawiamy śmieci na lądzie i tyle? Niekoniecznie. Fundacja The Ocean Cleanup tworzy nowe, trwałe produkty z zebranego plastiku. Efektem takiego recyklingu są na przykład okulary przeciwsłoneczne, a zakup tego produktu przeznaczony jest w całości na dalsze oczyszczanie wód z plastiku. Wszystkie te działania mają na celu pomóc ludziom rozwiązać problemy, które bez zaangażowania naszych robotycznych przyjaciół mogłyby doprowadzić do wielu nieszczęść, takich jak na przykład ekologiczna katastrofa. Ale wszystko jest w naszych rękach. Dlatego musimy zacząć działać już teraz. Segregujcie odpady. I nie wyrzucajcie ich, gdzie popadnie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.